Obecnie w Dolnośląskim Sejmiku rządzi koalicja PSL i bezpartyjnych samorządowców, którzy składają się z byłych radnych PO, z marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele oraz osób związanych z prezydentem Lubina Robertem Raczyńskim i prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że ludowców zamierza opuścić Grażyna Cal, co spowoduje, że rządząca obecnie koalicja utraci większość w sejmiku. Jednak układ może uratować radny SLD Marek Dyduch. Może, ale nie musi. Decyzji jeszcze nie podjął. Tu jest mi najbliżej poprzeć tą koalicję, która właśnie ze względu na doświadczenie samorządowe, a mniej polityki, mogłaby prowadzić dalsze sprawy województwa. Jest jeden problem. Radnemu SLD nie podoba się fakt, że bezpartyjni samorządowcy noszą się z zamiarem odwołania z zarządu reprezentanta PSL. Tu może być pole sporu, a ja z kolei jako lewica nie chcę się angażować w jakby problemy personalne, bo to są uzgodnienia jeszcze z początku kadencji, więc musi sobie PSL poukładać te sprawy z obecną większością. Dlatego pojawiła się jeszcze jedna koncepcja, mówiąca o możliwym wejściu w układ radnego Marka Dyducha z Prawem i Sprawiedliwość. Być może taka koncepcja jest, ale ja w niej nie uczestniczę. Marek Dyduch zapowiedział podjęcie decyzji jeszcze w tym tygodniu.